Witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem zapraszam Was na eksplorację opuszczonego warsztatu samochodowego, gdzie znajdujecie dosyć ciekawy okaz, a mianowicie samochód marki Chevrolet. Może to być nawet jeszcze ciekawsze miejsce niż ta opuszczona krypta, w której byłem wraz z Arturem z profilu Opuszczone Poznań. No praktycznie z rok temu, więc jeszcze trochę mam tutaj do przejścia. Widzimy się na miejscu. Zanim tam dotrę, jeszcze parę słów na temat historii tego miejsca. Nie jest ona powszechnie znana, ale rozmawiałem tutaj z jednym z mieszkańców pobliskiej miejscowości. Twierdzi on, że właściciel popadł po prostu w tarapaty finansowe i cały jego majątek przejął komornik, więc praktycznie w tej chwili całe to miejsce jest w posiadaniu Skarbu Państwa. No i dzięki temu, albo niestety dzięki temu, mamy teraz okazję to wszystko obejrzeć, no i zobaczyć, jak to wszystko niszczy. Ok, to jestem już wewnątrz tego warsztatu. Nie pokazuję tym razem Wam ujęć z zewnątrz obiektu, żeby tutaj nie było łatwiej trafić nieodpowiednim osobom. Ale te ujęcia już ze środka jak najbardziej powinny Wam to wszystko wynagrodzić. Tak więc zaczynamy. Oczywiście pierwsze, co się tutaj rzuca w oczy, to ten piękny samochód. Zaraz tam będziemy. Tu są wszystkie włączniki. Miałem trzeci sobie ski light. I kolejna rzecz, jaka się tutaj rzuca w oczy, to są tutaj te wielkie kratownice. A na samej górze te kasownice. Tu jest cały panel sterujący. Uwaga. Generalnie to taki lekki rozgarniasz. Oleje silnikowe. Farbę. Taki głośnik od mini wieży. A tu jest letni płyn do spryskiwacza. Chevrolet Impala to luksusowa linia samochodów produkowana do 1996 roku przez General Motors. W latach 1958-1965 był to najdroższy i najbardziej prestiżowy model amerykańskiego potentata motoryzacji. Jego znakiem rozpoznawczym były charakterystyczne skrzydła z tyłu pojazdu oraz światła, zarówno przednie, jak i tylne. W 1965 roku z taśmy produkcyjnej schodzi model Caprice, który jest jeszcze droższy od Impali,
stając się numer jeden w ofercie marki Chevrolet. Mimo to Impala jest jednym z najbardziej udanych modeli Chevroleta, o czym świadczy ilość 13 milionów sprzedanych egzemplarzy, co plasuje ten model na pierwszym miejscu zestawienia najlepiej sprzedających się samochodów wszechczasów. A więc czas przyjrzeć się z bliska, jak ten samochód się prezentuje. Tutaj już powietrze zeszło z koła. Tutaj podobnie. A tak się prezentuje wnętrze. Otwórzmy drzwi. Można teraz usiąść za kółkiem, zobaczyć jak tu jest. Jeszcze działa. A trochę to niewygodnie. I co tutaj jest? Oczywiście prędkościomierz. Temperatura. Tutaj włącznik do świateł. Wiper, nie wiem co to jest. O, tutaj jest włącznik na wycieraczki. Chevrolet Impala. Wskaźnik benzyny. Lock off on start. A tutaj kolejne jakieś wskaźniki czy przełączniki. I oczywiście jak to w Stanach, automatyczna skrzynia biegów musi być. No tu zapewne gaz i hamulec. I tutaj jest schowek. Sorry, że tak to trochę jest nieporadnie, ale naprawdę ciężko się tutaj operuje. I kolejny napis Impala. Lusterko. I tu jeszcze mamy widok na tylne siedzenie. Sobie jeszcze zobaczymy pozostałe pomieszczenia tego warsztatu. O, tu mamy księgowość. O, ładnie. Pieski. Jakiś fan psów tutaj musiał pracować. Dzięki za oglądanie. To wszystko w tym odcinku. Powoli się ściemnia, więc no już czas kończyć. Co do samego miejsca, no jest ono dosyć klimatyczne. Sprawia wrażenie takiego, w którym właściciel miał po prostu za chwilę wrócić. Więc nie chciałem tutaj zbyt długo w tym miejscu przebywać. No na pewno też nie ma zbyt dużo tego typu okazów motoryzacji w opuszczonych miejscach.
tym bardziej w Polsce. Skoro tutaj cała ta posesja trafiła do komornika, no to może jednak znajdzie się ktoś, kto by to odkupił. No bo jeśli nie, no to raczej zbyt ciekawy los nie czeka tego miejsca. W takim razie ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.